Hej, witam na kanale My City of Beauty. Dzisiaj przychodzę z recenzją i testem wentylatora kolumnowego od Honeywell Turbo Force Power Fan. Zrobiło się ostatnimi czasy bardzo ciepło, więc myślę, że ten filmik jest jak najbardziej na czasie i wiele osób skorzysta. Zresztą sama zawsze zastanawiając się i wybierając jakiś sprzęt do domu, lubię oglądać tego typu filmiki. Też wiem, że tak bardzo wiele osób odkrywa nasz kanał, szukając właśnie gdzieś recenzji, czy gdzieś szukając tego, aby sobie obejrzeć, jak działa dane urządzenie. Także mam nadzieję, że Wam się to przyda. Od razu oczywiście na początku filmiku proszę o kciuka do góry, bo pamiętajcie, że to pomaga mi po prostu z zasięgami. Nowych widzów proszę o subskrypcję, starych o dopilnowanie, aby zaznaczyć powiadomienia o nowych odcinkach. No i przechodzę do rzeczy. To urządzenie określane jest przez producenta jako wysokoprędkościowy cyrkulator powietrza z oscylacją, który posiada dwa wentylatory w obudowie, tak jak tutaj widzicie. Link do tego urządzenia będzie w opisie filmiku. Aktualna cena tego urządzenia to jest 425 zł. Tak jak mówiłam, to urządzenie posiada dwa jakby wentylatory z o sile turbo i to jest naprawdę wyczuwalne. Producent mówi, że jest przeznaczony szczególnie do pomieszczeń średnich oraz dużych. Tutaj ten górny wentylator można tak do 90 stopni sobie rotować i dostosować, jak to powietrze ma, w którą stronę ma lecieć. Ten natomiast może albo stać sobie stabilnie, albo też możemy tutaj ustawić za pomocą tego bocznego guziczka rotacji i wtedy on się obraca do 80 stopni, dzięki czemu mamy to chłodne powietrze, naprawdę wypełnia w zasadzie każdy zakamarek pokoju, pomieszczenia, w którym jest ten wentylator. Ten wentylator, jak na swoją naprawdę dużą moc, jest, słuchajcie, bardzo, bardzo cichy, więc nie przeszkadza tak naprawdę podczas snu, ani podczas wykonywania jakichś codziennych czynności. W tym momencie wentylator ustawiony jest na najwyższą moc, zarówno na górze, jak i na dole, oraz na rotowanie. I jak słyszycie, ja za chwilkę będę cichutko, jest dosyć cichy. Ten wentylator był super, super prosty, jeśli chodzi o montaż. Co więcej, jeśli chodzi o użytkowanie, on ma tutaj trzy prędkości i jakby skierowane tutaj ten panel, ta opcja tutaj, ta górna dotyczy tego, a ta dolna dotyczy tego wentylatora. To tak jak mówiłam, tutaj możemy sobie właśnie tym ustawić, żeby albo był w jednym miejscu, albo właśnie się obracał. I słuchajcie, jest do tego stopnia łatwy, że mój dwuletni synek sobie z nim bez problemu radzi, włącza, wyłącza i ustawia tryby właśnie od najmniejszego nawiewu do tego najsilniejszego. Wydajność odczuwalna to jest aż 78 metrów na 3 minuty, więc dosyć szybko w takim nagrzanym pomieszczeniu robi się chłód. Tak jak widzicie, też on jest bardzo taki elegancki, więc nada się również do biura, nie tylko do domu, ale właśnie do biura. Urządzenie nie zajmuje, jak widzicie, dużo miejsca. Tutaj z tyłu ma taki uchwyt, więc bardzo łatwo się go przenosi. Oprócz tego jest leciutki, ale stabilny, więc się nie przewraca. Siedząc w pomieszczeniu z tym wentylatorem, poczujemy jego moc nawet do 12 metrów, także ma naprawdę duży zasięg, dlatego tak jak mówiłam wcześniej, producent poleca używanie go do średnich i dużych pomieszczeń zwłaszcza. Ma 3 lata gwarancji, pobór mocy to 53,4 W, natomiast moc tego wentylatora to 60 W. Dla kobiety w ciąży, w jakiej teraz się znajduje,
Taki wentylator w upalne dni to naprawdę wielkie, wielkie wybawienie, więc bardzo gorąco Wam polecam, jeżeli zastanawiacie się nad wentylatorem kolumnowym, a w zasadzie dwa w jednym, bo on jest właśnie rotacyjny i kolumnowy. I chcielibyście naprawdę coś, co ma dużą moc i siłę działania i bardzo w krótkim czasie schłodzi Wam pomieszczenie, to gorąco polecam Wam ten właśnie wentylator. Kochani, jeszcze jeśli chodzi o jego wysokość, to jest 81 cm, więc on nie jest taki bardzo wysoki jak na w sumie wentylator kolumnowy. Dobra kochani, to chyba tyle. Ja jeszcze mam do nadrobienia na pewno filmik o drugim trymestrze mojej ciąży, bo gdzieś tam nie chcę, żeby mi umknęły fakty. Zaraz zapomnę, co się w ciągu drugiego trymestru działo, bo już jestem w 32 tygodniu, więc koniecznie muszę to niedługo nagrać i nagram Wam jeszcze jedno urządzenie, takie właśnie na lato i będzie to filmik o z kolei bardzo małym klimatyzatorze do domu, też tej firmy, takim, który jest ekologiczny, nie powoduje różnych chorób. Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Tymczasem jeszcze raz, kto nie dał paluszka do góry, to koniecznie dajcie. Napiszcie mi, jak Wy się schładzacie latem, używacie wentylatorów, może używacie wiatraków, a może jesteście zwolennikami takiej tradycyjnej klimatyzacji. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Buziaki, dziękuję za uwagę, pa, pa!